Cześć wszystkim, witam w Papas Fasteria. Odcinek czwarty. Ponieważ nam się wylosowało na kole, to odcinek jest wcześniej niż jest planowany. Tak. Gramy oczywiście Yuto. Parada, niech sobie przejdzie. Jeden dzień to jeden odcinek, nie? Taka informacja przypominająca. Pierwsi co idą to klauzerzy, tak. Na razie mamy ich dwóch, kiedyś będzie ich więcej. Nie, na razie są z burgery i hot dogery tylko. No i oczywiście pasteria, nie? Mamy już zamówienia do stolika, tak. Dołan już jest gotowy, żeby przyjmować te zamówienia. Okej, Tony jeszcze pojechał. Dobra, to są na razie ci klienci, gdziekolwiek występują i mamy ich odblokowanych. Oprócz nich to jeszcze jest kilku innych klientów odblokowanych, nie? Ile mam dolców? 55, to dzisiaj nic nie kupię. Muszę w sumie kupić dzwoneczek. Chociaż chcę ten dzwoneczek. Bo w sumie jakby nie patrzeć to. Dobra, nie kupię dzwoneczka, bo za chwilę będę miał dzwoneczek do makaronów. To poczekamy. Dobra, może w dniu piątym się kupię. Na razie mamy dzień czwarty, w którym przychodzi do nas Clover oraz odblokowany jest kurczak. To jest dużo klientów też, co są nieodblokowani. Dobra. W osiągnięciach ile mamy już? Dwa. Już dwa osiągnięcia są, nie? Za cztery makarony wydane. Uraz. W perfektach jest. Nie, tu nie ma perfektów. Perfekty są tutaj. Dwa są perfekty. Jeszcze tutaj zdobyliśmy to. Zaczynamy. Zamówienie Clover. Zamówienie Clover, tak. I tyle, co mogę robić. Już w sumie mogę zrobić zapas. Przyszedł klient? Nie. Przyszedł. Przypominam, że ja dzwonka nie mam do drzwi. Dzwonka do drzwi nie mam. Ok, czyli te makaron już mają do kogo iść, te jeszcze nie mają do kogo iść. Jak się makaron gotuje, to na talerz go nie muszę kłaść. Ok, może zaraz się ten. No, żeby się nie zrobiły. O właśnie, dwa w jednym momencie, więc. Żeby mi się teraz coś nie zepsuło, to zrobiłem w ten sposób. I teraz Grimmy. Grimmy, tak. Tak. Muszę to teraz spaghetti, jeszcze nie mam. Nie ma klienta od tego. No tak. Te nie mają klienta. Tu jest klient od tego, okej, to już jedno jest. Woda wyciekła. Chyba o wiele łatwiej mi jest zrobić perfekty w tej pasterii niż w drugą. Okej, to teraz jeszcze mogę te wyciągnąć i mogę wyciągnąć te. Przyszedł, o. Przyszedł już, przyszła Shannon. Ona jest po raz pierwszy. I jest klientem przy stoliku, to znaczy, że jeszcze nie będzie 6 klientów dziennie, jeszcze jest ich 5. Dobra, teraz to. O ile łatwiej mi się tutaj ten sos nakłada.
If to go. Okej. Jest Queen. I makaron, i spaghetti mają do kogo iść. Super. To się robi. Ja to wydaję. Clover. Nie, nie ma perfekta. Szkodencja. Okej. Dobra, to te makarony mogą iść na talerz. Teraz co muszę? Tutaj parmezanik i na tym się kończy zamówienie trzecie. No tak, czekanie jeszcze będzie lecieć. Czyli przynajmniej żadne makarony się nie zmarnowały, bo musiałem dorabiać. Ale miałem zapas, tak? Nie musiałem kilku makaronów na raz pilnować później. Jak mogłem wydawać tylko na początku, zanim zacząłem wydawać. Dobra, to jedziemy do klienta, klientki nawet. Czy my mieliśmy dzisiaj jakichś klientów? Bo ja pamiętam same klientki. No same klientki dzisiaj były. Żadnego klienta. I perfekcyjnie u Queen. Pierwsze zamówienie to było jej. Teraz tutaj Shannon. Tym zamówieniem kończymy dzień czwarty. Dzień siódmy jeszcze nie ten tydzień. Znaczy ten tydzień, ale jeszcze nie ten dzień. To jest czwarty. Czwarty dzień z dwoma perfektami, czyli w sumie już mamy cztery. Było fajnie. Dobra. I teraz tak. Rank czwarty, czy nie? Rank czwarty. Skoczył. Chicken booty. 552. 552 punkciory. A w co gramy? Gramy w Uli Hunt. Kogo szukamy? Akali. Są klienci z Moczary, nie? Alan i Akali. Co wy na to, żeby kliknąć jeden z tych drzwiczek? Oczywiście, że nie. Jedna gwiazdka już jest w kolejnej gierce Uli niego. Do zobaczenia w kolejnych dniach. Do zobaczenia w dniu piątym teraz. Cześć!